Był rok 1987, luty. Na liście przebojów trójki królowała ta piosenka. Z kolei w USA filmowym hitem był Over the Top z Sylwestrem Stallone. To właśnie wtedy na automatach w Japonii pojawiła się Contra i wyglądała zupełnie inaczej niż pamiętacie. Gdy rok później wylądowała na japońskiej konsoli Famicom i amerykańskim NES-ie, który był jej odpowiednikiem, prezentowała się już tak. Budzi wspomnienia, prawda? NES-owa Contra była majstersztykiem wśród 8-bitowych platformówko strzelanek. Składała się z 8 poziomów. Zwiedzamy dżunglę, wspinamy się na wodospad, robimy sobie krótką przebieżkę po ośnieżonych szczytach, aż w końcu lądujemy w tajemniczej bazie w 2 odsłonach, która to baza na koniec okazuje się leżem obcych. 2 poziomy umiejscowione w pomniejszych bazach tudzież schronach są zupełnie wyjątkowe. Obserwujemy w nich akcję zza pleców bohatera, co w tamtych czasach było absolutnie niespotykane. Poruszać możemy się tylko w lewo i prawo, w głąb przebiegamy jedynie między jedną sekcją a drugą, ale to i tak było wtedy coś. W grze nie brakuje pomysłowych bossów, poczynając od banalnego systemu obronnego schronu na pierwszym etapie, przez dziwacznego obcego 2 poziomy dalej, po takiego oto robota i wreszcie samo serce obcych, które niszczymy na samym końcu. W czasie rozgrywki korzystamy z różnych broni. Najprzydatniejszy jest oczywiście kultowy spread gun, który strzela o tak. Grać można także we 2, ale zabawa staje się wtedy, wbrew pozorom, trudniejsza, trzeba bowiem się ze sobą zgrać. Contra zresztą w ogóle nie jest łatwą grą. Przejście jej na 3 życiach, z jakimi zaczyna się zabawę, to nie lada wyzwanie. W grze ukryty jest sekretny kod, który pozwala jednak rozpocząć z życiami 30. Na ekranie tytułowym należy wcisnąć następującą kombinację przycisków. Góra-góra, dół-dół, lewo-prawo, lewo-prawo, B, A, start. To słynny Konami Code, który pojawiał się także w innych grach tego producenta i jest na tyle znany, że do dziś można go choćby wykorzystać na rozmaitych stronach internetowych. Popróbujcie, sprawdźcie sami. Swoją drogą, nie jest prawdą, że Contra była pierwszą grą, w której ten kod się znalazł. To jedynie bardzo popularny mit. Nie jest też prawdą, że gra nie ma fabuły. Ma. W wersji japońskiej opowiadają ją nawet scenki przerywnikowe. Otóż w roku 2633 organizacja Red Falcon zakłada bazę na archipelagu Galuga, który mieści się niedaleko Nowej Zelandii. I planuje podbić świat, jakżeby inaczej. Do akcji wkracza 2 komandosów, Bill Reiser i Lance Bean z elitarnej jednostki Contra, która specjalizuje się w walce partyzanckiej. Ich zadaniem jest zniszczenie wroga i zdemaskowanie obcej rasy, która za wszystkim tym stoi. W wersji amerykańskiej akcję przeniesiono do roku 1987, w końcu co to za różnica, prawie 700 lat, akcję z kolei przeniesiono do Amazonii, a bohaterowie Bill i Lance zyskali przydomki Mad Dog i Scorpion. Inna rzecz, że z powodu różnic sprzętowych między Famicomem i NES-em usunięto również scenę fabularne, więc mało kto zdawał sobie z tego wszystkiego sprawę. Swoją drogą, Contra ma wszystko, co było popularne pod koniec lat 80. Obcy? Są. Jeden miniboss niebezpiecznie przypomina nawet ksenomorfa. Komandosi a la Rambo tudzież Arnold Schwarzenegger? Też są. Zresztą na okładce gry znajdziemy 2 głównych bohaterów w pozach dosłownie przepisanych z filmowego Predatora. O, i nawet Autoboty się tu gdzieś zaplątały. Niezwykle ciekawą rzeczą jest geneza nazwy Kontry. Czy słyszeliście kiedyś o aferze Iran-Contras? Zacytujmy Wikipedię. Był to skandal polityczny, który miał miejsce w Stanach Zjednoczonych w latach 86-87. Powodem było ujawnienie przez media informacji na temat nielegalnej, tajnej sprzedaży broni Iranowi, w zamian za co oczekiwano pomocy w uwolnieniu zakładników uprowadzonych w Bejrucie przez bojowników Hezbollahu. Pieniądze uzyskane z tych transakcji przekazywano na wspomaganie nikaraguańskich rebeliantów. Contras. No dobrze, ale gdzie połączenie między Kontrą a Contras?
Otóż w napisach końcowych oryginalnej wersji automatowej tytuł jednego z utworów muzycznych to Sandinista. Sandinistowski Front Wyzwolenia Narodowego to zaś nikaraguańska partia, z którą walczyli rebelianci. Być może by uniknąć skojarzenia z tą aferą, gdy gra po raz pierwszy trafiła do Europy w wersjach na ZX Spectrum, Commodore 64 i Amstrada CPC, jej nazwę zmieniono na Gryzor, tudzież po prostu Gryzor, bo nigdy nie wiadomo, jak to dokładnie czytać. Nie szukajcie tego słowa w słownikach, nie ma go tam. Oczywiście te wersje mocno odbiegały od oryginału. Żeby jeszcze bardziej zagmatwać sytuację, gdy w 1990 roku do Europy trafiła wersja na NES-a, nazywała się jeszcze inaczej. Probotector. Wszystkie postaci ludzkie zmieniono w niej na roboty, a to dlatego, by mogła bez przeszkód ukazać się w Niemczech. Poza tym jednak to identyczna gra. Być może Polska jest więc jedynym krajem europejskim, który pamięta oryginalny tytuł. A to dlatego, że przecież mało kto miał u nas oryginalnego NES-a. Graliśmy na Pegasusie, chińskiej podróbce japońskiego Famicoma. A tam mieliśmy Kontrę. Swoją drogą była to często pierwsza gra, z jaką stykali się nowi posiadacze tej konsoli. A to dlatego, że znajdowała się na kultowym kartridżu 186 w jednym. Kontra doczekała się oczywiście kontynuacji. I to nie jednej, ale to temat na następny raz. Swoją drogą jeszcze w 2011 roku zapowiedziano nową odsłonę serii, która prawdopodobnie miała zostać tak mocno odświeżona, jak Castlevania przy okazji Lords of Shadow. Ale od tamtej pory słuch o tej grze zaginął. Kto wie, może jeszcze kiedyś o niej usłyszymy.